Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mortal Blade 2 Bannerlord. A my właśnie mamy oblężenie naszego zamku i muszę poczekać na moją armię, bo inaczej nie dam rady im pomóc. Sprawdzając te jednostki, można się domyślić, że jest bardzo sporo dobrze wyszkolonych przeciwników. Samych horsemenów jest 28, więc jest to dosyć spora armia, dobrze wyćwiczona. Muszę na naszych poczekać niestety. Zobaczymy, co tu z tą karawaną się podzieje. Karawana sobie poradzi, ale zaraz sobie nie poradzi, bo my tą karawanę najedziemy. Trochę nam się wyszkoli wojska jeszcze przed obroną. Mamy. Mamy, złapaliśmy. 1000 golda. A chcę wszystko, co macie, chłopy. No niestety. Tak to jest w czasie wojny. Nie bierzemy jeńców. Naprawdę ta długa dzida jest piękna. Zobaczcie, jak sobie ładnie radzimy. Bardzo dobry zasięg ma i nieźle wchodzi. Nasi rekruci nawet już sobie radzą. Rozjeżdżać ich. Pokonani ładnie i bierzemy od nich. Dobra, tych guardów też się przyda zebrać. Trochę nam jeszcze wojska na koniec awansowało. Te muły się od razu zabije, żeby nas nie spowalniały. Ogarnięte. No i pytanie, czy nasz gościu przyjedzie tu na czas, czy nie przyjedzie tu na czas. Chyba nie przyjedzie tu na czas. A nasz zamek traci defendersów cały czas. Nie damy rady pomóc. No nie damy rady pomóc, bez niego nie masz sensu ich atakować, bo spuszczą nam łomot po prostu. My mamy samych rekrutów. 150 rekrutów, czyli połowa armii to są sami rekruci. Jedzie. Trochę za późno. Trochę za późno, ale lepszy rys niż nic, jak to się mówi. Dlatego lecimy naszym pomóc. Jest Sein. Jedziemy w Seina. No, jesteś już nasz, chłopie. Piękna bitwa. Mamy znaczącą przewagę, ale tylko jeżeli chodzi o siły, a nie o jakość tych sił. Arrows! Stand apart! Move! Infantry! After me! Za mną. I ciekawe, czy wojsko przeciwnika tu zaatakuje, czy nie. I jaki mamy kawał do tego, żeby stanąć na tym wzgórzu. Czy nasi mogą sobie zająć górkę? Mogą. Archers! Move! Move! Infantry! Move! Move! Dobra. Tu wróg atakuje. Ma mocne jednostki. Nasi zaraz bandą tam podlecą. Dobra, kusznicy już strzelają, jest dobrze. A my podjedziemy tutaj w nich. W dobrym momencie charge'a będzie trzeba zrobić tylko. Dobra, chodźcie, jedziemy w nich.
George. Dobra, dzida. Naprawdę długa ta dzida. I naprawdę sprawna. Róbcie z nimi porządek. Tarczę wystawił. O ty. Pięknie dostał. Nie ma tu już nikogo. Pięknie. Pokonani. Bardzo ładnie pokonani. Pięknie ich pokonaliśmy. Mamy nowego więźnia. Batanianców. I nasi wytrenowani też bardzo dobrze. Raz tego jednego gościa weźmiemy wszystkich. Weźmiemy mu wszystkich ludzi. Musimy mu wszystkich zabrać ze względu na to, że zaraz niech on jedzie. Albo jej weźmiemy. Co ty tu masz ciekawego? Sturgiansów. Weteranów. Dobra, bierzemy rekrutów tylko. W sumie na razie jeszcze jej nie wyślemy, bo jeszcze ma 79 wojska, więc co to za wojsko tutaj jest? Co to za armia? O, klan warriorów, weteranerów. No, o, dobra, tą armię możemy jechać. Na tą armię możemy jechać, uderzać. Damy radę. Albo nie, pomóżmy im na pęka nóg. Wow, 400 defendersów aż. To będzie oblężenie życia. Wow. A tak. Dobra. Możemy ten nasz łuk wykorzystać. Idę po to pierwszy był starczą pójść. Kurde, trochę ciemno. Z takiej balisty postrzelać, to by było coś fajnego. O, tu już mają dobre mury, wysokie. Z Bataniansami jest ten problem, że oni to, kurde, mają dobre wojsko do obrony. Gdzie oni są na tym murze? Nie widać ich tu nawet w ogóle. Chciałbym zrobić pożytek z tego mojego łuku, ale... O, są. Byleby z tamtej flanki drugie do mnie strzelali. Strzelają. Dobra, trzeba wycofać taktycznie. Dobra, musimy się wycofać jednak. Myślałem, że trochę z tego łuku postrzelamy, ale jednak ten zamek jest trochę inaczej zbudowany. Nie no, tu nikogo nie widać na tych murach, albo jest po prostu tak ciemno, że ja ich nie widzę. A może z daleka kogoś ustrzelimy. Nie no, aż takiego aima to ja chyba nie mam, ale tu znowu nie pracować.
Wyżej wam jeszcze celować, bo to nie dolatuje nawet tam. No nie za bardzo. Ci tam ładnie strzelają z boku. Dobra, jest. Ale nie potrafiłem co trzeba. Nie no, z tego łuku to nie za bardzo. Musiałbym jakiś krótszy chyba łuk wziąć, bo z tego długiego łuku to nie za bardzo mi to wychodzi. O, jest, wreszcie trafiłem. Tam nie wchodzi, czekają pod murem. Rozwalać ten mur. Co tu się dzieje? To się nazywa normalnie zalanie. Co to się dzieje? Co to jest za armia? O kurde, tu ich reinforce od nich przychodzą. Pytanie, czy moje biznesy upadną po zdobyciu tego miasta. Taktyczna pozycja na tyłach wroga. Lepiej mieć tą krótszą dzidę jednak, bo tak, ona jest i dobra na oblężenie i na takie atakowanie. Tam na mury już polecieli wzmocnić. Dobra, moich już ich tam zmiażdżą. W pobliżu jest ta armia, więc trzeba teraz naprawdę ich zmiażdżyć. Jest! Jest! Wygrana! Wielkie zwycięstwo! Uuu. Ale bitwa życia!
Piękna bitwa, naprawdę piękna bitwa. Ale dropa. Też one-handed, ale mniej ataku. I jest, o, Ranger Bow. Mountain Hunting Bow. I z tego łuku będzie można strzelać konno też, dobra. Teraz mamy dobry łuk. Wcześniejszy nie za bardzo się nadawał. Łuk mamy dobry, arrowsy może będą jakieś lepsze, nie, gorsze są te arrowsy. I ta lepsza dzida to była ta, która była trochę krótsza, ale miała najwięcej damage'a, ta ciężka lanca, mamy ją gdzieś tu? Heavy lance, jest heavy lance, trochę krótsza, ale ma więcej speed'a i więcej ataku, pięknie. Mamy wszystko. Mamy wszystko, nasza armia opadła lekko z sił. Tam już nas chcieli najeżdżać. Tu już są batanianci. Zaraz wypuścimy tego jednego z naszych. Aserai, deserty. Okej. Okay. Ja bym miał jakieś lepsze strzały, to też bym sobie wziął. I teraz mamy dobry łuk. No i pytanie, czy nasz biznes w tym mieście wytrzyma tą wojnę? Czyli pytanie, czy jak to przejmiemy, to czy to dalej będzie, czy nie? I możemy, to możemy wszystko wyprzedać praktycznie. Idealnie. I będziemy mieć dużo pieniędzy za to. Idealnie się udało, teraz tak, trzeba porozmawiać z nimi. Kogo ty tu masz? Dobra. Podładujemy sobie armię. I go wyślemy, żeby rekrutował. Dobra, Adrian, i ty sobie możesz już lecieć. Tylko ja jeszcze z nim poczekam chwilę. Ja z nim tylko chwilę jeszcze poczekam, ze względu na to, żeby oni mi nie polecieli prosto na tamtych. Bo może się tak zdarzyć, że jak ja ich puszczę teraz, to oni mi polecą i wpadną prosto w sidła tych 200. Pękanuk, kto zostanie, kto dostanie Pękanuk, mógłbym na siebie głosować i miałbym 100% szanse, żeby to dostać. Pękanuk byłoby fajne, tylko żeby to teraz obronić, to... Oh. Dobra, spróbujmy. Nie udało. Aha, król, kurde. Niepotrzebnie. Straciłem tylko reputację. Wiedziałem, że jak król jest, przecież to i tak król to sobie da. Dobra, zobaczmy, co się z tą armią dzieje. Tych tu jest 90 iluś. Dałoby się ich złapać. Jedzie nasza druga armia. Dobra, ci pojadą w nas, a my pojedźmy w nich. Jadą w nas, dobrze. Pięknie. I zaraz tutaj ci pojadą w nich. Jakie tu są wielkie armie. Co tu się dzieje? Ja bym teraz musiał ich tu wymanewrować, tak żeby było dobrze. Jak ich dobrze wymanewrujemy, to damy radę to zrobić. Bo oni nas będą gonić, a tych nie gonią. Albo dołączmy do tej armii i tyle. I jedźmy dalej po prostu.
Dobra, ci możecie tak, możesz iść. Zobaczmy, czy my kogoś tu jeszcze musimy dodać. Nie. I Idrum. Nasza Idrum, to ona by tu mogła przyjechać do nas. Tego też możemy, tą też możemy puścić. Gdzie jest Idrum? Co ona robi? Gdzie ona w ogóle jeździ? Ja bym z nią musiał pogadać, gdzie ona jest. Jest w innej armii już. No i tych by można było złapać. Nie złapię ich. Nie dam rady. Dobra, jest. I jest bitwa. Archers! Loose formation! Dobra, archers. Archers! Forward! 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 Infantry, move! Attack! Move! Horse archers! Cavalry, charge! Kurde, ci łucznicy idą, a ci im nie pomagają. Charge'ować nich. Dobra, do ataku. Dobra, ta dzida jest. Śpisz. Ci ze wzgórza nawalają, ci już tu z nich weszli. Pięknie. Rozjeżdżać ich. Dobrze, brawo. Nie dajcie im już uciec. Nie brać jeńców, wszystkich zabijać. Zabijać, zabijać. Tam jeszcze ktoś ucieka, jakiś jeden niedobitek. Tu jeszcze go tam atakują w 15. Pisz. Ha! Nie ma, że uciekasz. Wygrana. Piękna wygrana. Do więzienia. Chyba wy tu macie ciekawego. Nikogo. Drużnik champion. A, bierzemy. Ale awansów. Trochę kuszników też by trzeba było wyprodukować, żeby mogli strzelać z daleka. Wow, weteran, pięknie. No i mamy, gdzie on jest? Landian Championa i Vanguarda. Pięknie. Pięknie. Imperiali mają dobre. Bierzemy wszystkich, a tego trzeba zaszlachtować tam będzie. Tego trzeba będzie zaszlachtować. I zobaczmy, jak tam nasz biznes. Biznesy. No oczywiście, nie ma tak stracić biznes. Znowu musimy te pękanuk, ten biznes odzyskać. Ale nim to zrobimy, to trzeba by było jeszcze jakichś rekrutów zgarnąć. Agna ma mało na razie, więc będzie ciężko. Będziemy musieli poczekać. Mamy osłabioną tu naszą armię. Ten co tu ma za armię? Wolontierów 16. Dałoby się jeszcze tu z nim porozmawiać na temat bitwy zaraz. I chyba z nim porozmawiamy na ten temat. Porównywalna armia. Kogo on tu ma? Flaxmenów, scoutów. Chodź tu.
ucieknie, za szybki jest. Dobra, gość jest za szybki. A my jedźmy rekrutować. Ktoś biegnie bardzo szybko. Tu nawet nie zarekrutujemy. Dobra, sprzedajmy wszystko, co się da. Jakaś jeszcze lepsza dzida? Nie ma żadnej lepszej dzidy. Dobra, fajnie. Też nie ma lepszych aroków. O, mniej celności, ale więcej. Okej. Pytanie tylko jest takie jedno. Nie chcę longbowa, tylko zwykły łuk. Bo mi się wydaje, że javelinsy nam nie będą potrzebne żadne. Co my tu mamy? Mamy coś ciekawego? Jakaś zbroja? Jeszcze lepsza? Nie ma pewnie. No, otworzyłbym tu biznes, ale nie wiem, czy tego nie utracimy, więc na razie z tym pękanuk to się wstrzymamy. Na razie się wstrzymajmy z tym pękanuk. Co wy tu macie? Batanian, batanian, strugian, batanian. Dobra, jedziemy w nich. Poczekamy, albo nie, jedziemy już w nich teraz. Tam jest armia. Co oni mają za armię? Scoutów, horsemenów, woodrunnerów. Pomożemy im. Królowi w końcu trzeba pomóc. Horsemen! Arrows! Move! Loose formation! Soldier forward! Dobra, jedziemy w nich. Chodźcie. Pi. Dobra, wjeżdżać w nich. Ono tu śpi. Ja musimy zobaczyć, tam na polu bitwy się dzieje. Muszę wiedzieć, jak moimi wioskami mam kierować, żeby było dobrze. Dobra, ta dzida jest. Dobra, nasze wojska sobie tu nawet radzą. Są od nich jeszcze te konie, to trzeba się rozpędzić. Śpi. Chodź tu. Śpi. Chodźcie, chodźcie, rozjeżdżamy ich, dobrze.
Idealnie ich rozjeżdżamy. Wygrana, pięknie. Piękna wygrana. Piękne zwycięstwo. Wow, ale nam się relacje poprawiły. Jeden do więzienia. Drugi do więzienia. Kogo tu możemy wziąć? Karawat. Dobra, bierzemy. Dobra, bierzemy. Bierzemy. Dobra, nie ma już tu nikogo ciekawszego. Batanianców, batanianców. Imperiali. Wow, ale to adwencja. Piękna armia. Ale była bitwa. Oho. Dobra, zobaczymy jak naszym idzie tam rekrutowanie. W sumie aż tak dużo tych rekrutów nie potrzebujemy, gonimy tego gościa. Czekają wszyscy przed nami teraz już. Taką mamy armię. Surrender or die. Bowman! Attack! Nie no, Bowman, sorry. Stand apart! Forward! Horsemen! After me! Zabity. Pięknie zabity. I horsemeni zaraz od boku wbijecie. Poczekajcie, dajcie się kusznikom wykazać. Oni mają też łuczników i... Nie, nie, dobra. Kill them all, bo oni też mają łuki, więc nie ma sensu marnować ludzi, żeby ginęli. I oszczepy, z oszczepów to dużo rekrutów bym zginął, a tak moi sobie poradzą, wiadomo, po prostu. Wyjeżdżać w nich, rozjeżdżać ich. Jeden rekrut poległ. I tych trzeba sprzedać jak najszybciej. Muszę ich tu sprzedać. Do tawerny. Dobra, 10 koła za wszystkich opłaca się. I ilu my mamy kompanów? To mnie jeszcze ciekawi. Czy kogoś tu jeszcze da się przykabacić? Nie da się. Musimy tylko sprawdzić jedną rzecz. No właśnie, ja mogę jeszcze jednego kompana sobie ogarnąć. Barrel chest. On będzie dobry do atakowania. Barrel chest i zaraz zobaczmy, co ten barrel chest potrafi. Czy my coś tu jeszcze mamy ogarniętego, jakiś nowy skill, nie? Panie barrel chest. No, two-handed, super. Dobry jesteś. To gościu robisz armię. To będzie kolejna armia. Nie możemy. O, to trzeba go do karawany w takim. Otworzę te biznesy tu. Ryzyk, fizyk. Mam nadzieję, że nie stracę na nich. Jak on się tak dobrze bije, to też niech idzie do karawany. Potery. Siema goście.
Ty, gang tu jest normalnie. Ja tu z gangusami nie przynagadać. I my tu chcemy tak, potery jest. I tamten browar, to zostawimy browar. Kurde, a tak dobrze nam tu ten biznes prosperował i znowu od nowa. Znowu od nowa. A ten browar zostawmy, zobaczymy co to wyjdzie z tego browaru. Jak nie, to zmienię na coś innego. Ale browar nie powinien być zły. Pelek. Piwerkiem. Kurde, ciemno tu gościu masz w tym sklepie. Nie wiem, czy to jakiś nielegalny biznes, czy co. Na mamy kupione, będzie źródło dochodu dodatkowe. A my byśmy teraz musieli tak, wezwać nasze armię. Czy oni już kogoś zarekrutowali? Oczywiście kogoś zarekrutowali, czy nie? Jest! Nasza żona niech tu przychodzi od razu, bo ona mi będzie potrzebna. Od niej weźmiemy, ona będzie miała pewnie jakąś dobrą armię i ją potem wyślemy, żeby dalej rekrutowała. Dużo mamy chłopów, więc nie jest tak źle. Teraz trzeba uważać, żeby nie wpaść w tarapaty. Ten za... O, no jedzie armia. Nie wiem, czy dobrze robiłem, że inwestowałem w ten biznes. Chyba źle. Zaraz ta armia tu przyjedzie, a nasi co? A nasi gdzieś pewnie pojadą, nie wiadomo gdzie. Chociaż może ta armia tu nie przyjedzie. 250. Jest, jedzie Idrun. Jadę do niej. Derhert zbiera armię, ale ten Derhercik to on szczwany lis jest. Dobra, pokaż co ty tu masz. Knighta, crossbowmenów, footmenów, crossbowmenów i rekrutów. Dobra, dzięki. I moja kobieto kochana, jedź zbierać dalej rekrutów. A my musimy się postarać, jedziemy zobaczyć kto tam to plądruje, co tam się dzieje i co się tu będzie działo. Dobra, ile oni mają armii? Mają 118 ludzi. Tu nasi jeżdżą i tu król zbiera armię, ale coś mu tu słabo idzie. Co ty masz za armię, gościu? No tak nie do końca ciekawą. Jacyś jakiś tam knightów ma, 20 rekrutów, też coś tam ma, benzilale jadą. No jakby benzilale tu przyjechali, to mamy szansę coś porobić. O nie. Och no. No to powiem szczerze, że... Pytanie, czy ja bym mógł wynegocjować pokój z nimi. Wow! Nie ma szans. To nie ma szans, to nas zaraz rozjadą. To nas rozjadą, bo my tutaj z nimi walczymy. My byśmy musieli teraz pokój zawrzeć z nimi, tylko pytanie, czy jestem w stanie to zrobić. Ja pierniczę, no to się losy pokomplikowały i to bardzo, 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 bardzo. No ja chyba widzę jedyną szansę ratunku i tylko. Oj, oj, oj. Bratennik ich dogoni, a ja mu pomogę. Dobra, my mu pomożemy.
Charge! Charge'ujemy. Albo nie charge'ujmy. Co on to ma za te za wojska? Follow me! Dobra, łucznicy. Loose formation! Dobra, łucznicy tutaj. Leci za mną. Charge'ować w nich już teraz. Dobrze, musi ich rozbić trochę. Piechota już ma w co wchodzić. Pięknie. Po to jesteście, banernaci. Jeszcze nie wiedzieli po co to właśnie po to. Śpi. Dobra, ta dzida jest dosyć poręczna i na miarę szybko się nią bije. I mam dosyć dobry atak. Spędzimy się teraz. Pięćset! Nie no, powiem wam, że taki rozpędzony człowiek z koniem to jest normalnie rzeź. 500 damage'a. Piękne zwycięstwo. Co my tu ciekawego mamy do nas? Infantry... Crossbowmen, rekrutów, footmenów. Jest dobrze i te koniki trzeba by zaszlachtować. Tych 80 też złapię. Tych 80 też złapiemy i ja muszę powiedzieć, że raczej te królestwo się nie da rady obronić. Wydaje mi się, że zaleją wszystko i jedyna możliwość jaka jest, żeby to obronić, to zmiana formacji. Zmiana formacji, bo oni sobie nie poradzą. Oni sobie nie poradzą na pewno, bo zbyt duże straty ponoszą, a oni mają tych dzidowników, tych halabardierów i jak będzie większa przewaga armii, to ja nie dam rady. Na pewno nie damy rady. Dziękuję bardzo za zobaczenie tego odcinka. Dzięki za wszystkie łapki w górę. No i zachęcam do oglądania, bo jak widzicie, cały czas się dzieje. No nie jest kolorowo na pewno. I wydaje mi się, że Mongołowie tutaj naprawdę, jak zrobią natarcie, to może być dosyć spory problem. A... my mamy naprawdę osłabione wojsko, jeszcze walczymy tutaj z nimi, oni to wykorzystują. Może uda nam się zawrzeć pokój, no zobaczymy co wyjdzie dalej. Ale się dzieje.